grób pułkownika Rudolfa Kraśnickiego, sfilmowany w 7. rocznicę jego śmierci. Zmarł 26 lipca 2006 roku. Pogrzeb był 1 sierpnia, tak? Tak. Pogrzeb był 1 sierpnia. No i pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Jerzmanowie. Prosty żołnierski grób. Jeszcze inne ujęcie grobu pułkownika Rudolfa Kraśnickiego, mojego ojca, który zmarł 26 lipca 2006 roku. Urodził się 15 października 1936 roku w byłej Jugosławii. No, prawie dożył 70 lat. Grobowiec jest na cmentarzu komunalnym Wrocław-Jerzmanowo przy ulicy Jerzmanowskiej. I w 7. rocznicę śmierci naszego taty przyszliśmy zapalić z mamą parę świeczek. Także cześć jego pamięci. Całe życie ciężko pracował i odszedł przedwcześnie z powodu choroby.